Wrześniowa aktualizacja sklepu PlayStation przyniosła nam, przynajmniej na PlayStation 4, trzy tytuły, którymi się zajmiemy. Pierwszy z nich to jest Lords of the Fallen, gra polskiego studia City Interactive z 2014 bodajże roku, która się pojawiła na PlayStation 4. I tak względem tej gry trochę obaw, przynajmniej ja miałem, ponieważ City Interactive słynie z dość krapowatego portfolio, jeżeli chodzi o bibliotekę gier, którą mają. Głównie wydawali gry na pecety. No i były one dość słabe. Przynajmniej jakieś sypiarskie tytuły od nich. W tej chwili oni się nie nazywają CI Studio, coś takiego. Natomiast gra Lord of the Fallen jest akurat udanym tytułem. Także w ogóle w tym miesiącu do sklepu PlayStation, do aktualizacji wrześniowej wrzucone zostały trzy zajebiste, naprawdę grywalne gry. Takie mocno grywalne. I nie są to jakieś syfy, które zwykle tam dostawaliśmy. Takie zapchaj dziury tylko typowe, a to są dobre produkty, które polecam. Lord of the Fallen jest jedną z tych trzech gier. Jest to taki klasyczny RPG, gdzie wybieramy sobie na początku postać, czy ona będzie wojownikiem, magiem. Wybieramy ścieżkę magii, potem albo ścieżkę walki dla naszej postaci, no i zaczynamy przygodę, tak, i wszystko tu jest do tej pory spoko, pograłem trochę w tą grę. No jest generalnie bardzo przyjemna i grywalna, chociaż spodziewałem się, że nie będzie rewelacyjna i nie przypadnie mi do gustu, to jednak jest naprawdę kawał solidnego rzemiosła tutaj zrobiony. Bardzo dobrze się w to gra, wygląda naprawdę fajnie. No i cena jeszcze jest za do ściągnięcia, jeżeli mamy abonament PlayStation Plus. Więc to tyle, jeżeli chodzi o grę numer 1 na tej liście. I zaraz przechodzimy do drugiego tytułu, również bardzo grywalnego, jak i zarazem bardzo ciekawego. Yo. Grywalnego, jak i zarazem bardzo ciekawego. It is in me, and it is changing me, my skull. The bones are moving, growing. It does not feel like poison in my veins, more like liquid darkness. We have seen with others what happens next. Eyesight goes first, then follows sanity. Brother William. Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. Dear Father, the fire's on the horizon. They are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel that. You can always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please, please, be safe. Ah!
Drugim tytułem jest gra pod tytułem Badland. Jest to Game of the Year Edition. Jest to odświeżona wersja gry wydanej rok temu, czy dwa lata temu, na Androida, na komórki. Ta gra została stworzona przez małe dwuosobowe chyba studio, bodajże jakieś fińskie, oni się nazywają Frogmind. I jest to gra, tak jak się na to popatrzy, jest to gra zbliżona mocno do, przynajmniej w koncepcji samej gry, zbliżona do dobrze znanego wszystkim Flappy Bird, gdzie przemieszczamy się z lewej strony ekranu na prawą, nieustannie się przesuwamy, no i musimy regulować wysokość, tak, góra, dół. No, tam w Flappy Bird oczywiście to jest mocno uproszczone, bo tutaj to zostało zrobione, tylko sama koncepcja Flappy Birda została, natomiast wszystko wygląda tutaj superowo, bo graficznie jest bardzo fajnie zrobione, mamy taki kontrast jakby przedniego czarnego tła i naszego, nazwijmy to, bohatera, którym jest taka czarna kulka z łapkami, którą sobie podlatujemy do góry w dół, i kolorowe tło. Cała koncepcja gry opiera się na 24-godzinnym, no po prostu na całej dobie, tak? Zaczynamy pierwszy świat od wschodu słońca, no i przechodzimy przez kolejne etapy, aż do zachodu. I gra jest naprawdę fajna, bardzo ciekawa jest, w swojej mechanice bardzo fajnie się tutaj porusza tą postacią i generalnie, no tak jak mówię, koncepcja z Flappy Birda, ale taka na mega dopasiona, bardzo przyjemna, zręcznościowa gra, poruszamy się naszym bliżej nieokreślonym potworkiem, podlatujemy sobie do góry, uważamy na przeszkody, możemy zwiększać rozmiary naszego ciała, zmniejszać, no, uważamy na przeszkody, robimy jakieś takie drobne łamigłówki. Poziomów jest ponad 100 plus 60 jakichś bonusowych chyba, także jest tego dużo tutaj. Gra jest naprawdę fajna, bardzo wciągająca, polecam każdemu. Zwiększać rozmiary naszego ciała, zmniejszać, no, uważamy na przeszkody, robimy jakieś takie drobne łamigłówki. Poziomów jest ponad 100 plus 60 jakichś bonusowych chyba, także jest tego dużo tutaj. Gra jest naprawdę fajna, bardzo wciągająca, polecam każdemu. Trzecim i ostatnim tytułem jest Podróż, czyli Journey. Jest to gra stworzona przez studio The Game Company, które ma w swoim portfolio sporo gier takich, można powiedzieć, niewysokobudżetowych, ale oni raczej sami zresztą mówili, że wolą tworzyć gry takie emocjonalne bardziej, aniżeli wysokobudżetową papkę taką dla wszystkich, można powiedzieć, no, nazwijmy to w ten sposób. Chociaż te gry w sumie i tak trafiają do wszystkich, ale są one takie, no, charakterystyczne, dość oryginalne i specyficzne. Przykładem tego jest właśnie ta Podróż. Ja się bardzo cieszę, że Podróż trafiła do sklepu
w aktualizacji. Długo na to czekałem. Nosiłem się z zamiarem od dłuższego czasu, żeby sobie w ogóle tą grę kupić. Natomiast jakoś nie doszło ten zakup do skutku. Dobrze, że przeczekałem i dostałem ją praktycznie w ramach abonamentu, więc spoko, jestem z tego zadowolony. Od tego studia jeszcze było, jeżeli kojarzycie, na konsolę oni stworzyli 3 tytuły w sumie w ramach jakiegoś kontraktu z Sony Computer Entertainment. Gra pierwsza ich to było Flow, potem Flower i The Journey, tak? I gra jest naprawdę spoko. Mamy naszego bohatera, który sobie krąży gdzieś po pustyni. Fajne w tych ich produkcjach jest to, że zaczynamy grę tak, wiecie, bez menu, bez intra, bez niczego. Po prostu zaczynamy grać. Szybka tylko na początku jest instrukcja, jak się poruszać naszym bohaterem. Naciskamy ten guzik, naciskamy tamten, czyli sterowanie podstawowe i tyle. Nie ma mapy, nie ma menu, nie ma strzałki, która nas prowadzi, nie ma nic wyjaśnione. Po prostu sami odkrywamy. Jesteśmy podróżnikiem, idziemy i odkrywamy sami sobie nasz cel naszej wędrówki. I we wszystkich tych ich grach tak to właśnie wydanych, to na tym to one polegały. Powiem wam, dodatkowo bonusowo jeszcze wrzuciłem tutaj po tych grach na samym końcu również ciekawą produkcję. Jest to gra Abzu. Ona nie jest dostępna za free w aktualizacji żadnej. Ta gra pojawiła się, zdaje się, miesiąc temu. Ja ją kupiłem normalnie w PlayStation Store za chyba 80 zł. Jest to gra również nie ze studia The Game Company, ale jest to studio Giant Squid. Ale jednym z ziomków, który brał udział przy Abzu, jest facet, który był w The Game Company i przeszedł, założył Giant Squid, czy też po prostu przeszedł do Giant Squid, nie wiem dokładnie, jak to się tam odbywało. I ta gra również jest tego typu jak podróż, tylko że w świecie podwodnym. I też dostajemy bohatera naszego, nurka, i tam sobie pływamy, odkrywamy. Ja wam to wrzuciłem to jako tutaj ekstra, tak żeby generalnie skontrastować te dwie gry, te dwa takie dwie charakterystyki tych gier, że one są takie emocjonalne, podróżnicze do własnego odkrywania i żeby zachęcić. To są naprawdę dobre tytuły. No, podróż mamy za free, Abzu kosztuje z 8 dych czy 7. Warto zobaczyć, także ja was z tym tematem zostawiam. Na sam koniec najlepszy w zasadzie chyba fragment z całego Abzu, jaki mi się udało wychwycić. To jest majstersztyk taki graficzny i dźwiękowy, bo te gry mają właśnie audiowizualną oprawę bardzo wysoko podniesioną. Fabuła jest zaniżona, praktycznie nie istnieje, jest jakiś tam mały szkic, zarys tylko, i te gry tak powstają. I takie jest ich główne założenie, i które zostaje spełnione, także tyle, zostawiam was z tym. Oglądajcie sobie i mam nadzieję, że wam się to podoba. Do zobaczenia, w zasadzie to nie do zobaczenia, do usłyszenia. Warto zobaczyć, także ja was z tym tematem zostawiam. Na sam koniec najlepszy w zasadzie chyba fragment z całego Abzu, jaki mi się udało wychwycić. To jest majstersztyk taki graficzny i dźwiękowy, bo te gry mają właśnie audiowizualną oprawę bardzo wysoko podniesioną. Fabuła jest zaniżona, praktycznie nie istnieje, jest jakiś tam mały szkic, zarys tylko, i te gry tak powstają. I takie jest ich główne założenie, i które zostaje spełnione, także tyle, zostawiam was z tym. Oglądajcie sobie i mam nadzieję, że wam się to podoba. Do zobaczenia, w zasadzie to nie do zobaczenia, do usłyszenia. I mam nadzieję, że wam się to podoba. Do zobaczenia, w zasadzie to nie do zobaczenia, do usłyszenia.